Dzień dobry, witam serdecznie w listopadzie, jeden z najtrudniejszych miesiąców w roku właśnie się zaczął, to znaczy zaczął się wczoraj, dzisiaj mam drugi dzień listopada, no ale to jest nasz pierwszy vlog w listopadzie. Trudny, bo zmiana czasu, bo szaro, buro, ponuro, dzisiaj jest takie oderwanie chmur, dzisiaj jest tak listopadowa pogoda na maksa i ponoć ma cały dzień lać. Ale to nie znaczy, że humory nas mają opuszczać. Trzeba się jakoś trzymać. No i słuchajcie, chyba oficjalnie można zacząć może nie odliczanie do świąt, a odliczanie do vlogmasa. Zostało już tak bardzo niewiele. Ja dzisiaj mam pobudkę o 5:30. Świetnie, na tą szarówę jeszcze 5:30, bo Hania tak właśnie postanowiła wstać. Jest godzina 7:00 i ja piję kawę i ogarniam rzeczy komputerowe, jak zawsze u mnie. Co dzisiaj będę robiła? Wydaje mi się, że raczej rzeczy domowe, ale i tak mam nadzieję, że wszyscy będziemy się świetnie bawić. Tyle. Mam nadzieję, taką właśnie mam. Lecę dopić małą kawę, bo jeszcze ciężko się składa zdania. Weszłam się do góry i zobaczyłam wchodząc obrazek, który idealnie oddaje dzisiejszą pogodę. No, ale czasem lubię, powiem wam, taką żarówkę, taki deszcz. Kilka dni było tak ładnie, świeciło słońce, więc teraz dla równowagi można się owinąć w kocyk i posiedzieć w domu. To znaczy nie można, no bo trzeba działać, ale w domu można posiedzieć. Już wam pokazuję, jak to wygląda. Szyba cała mokra z deszczu, nawet chyba słychać, jak stuka właśnie o szybę. Kurczę, taki listopadowy klimat. No mówię, ja tam też go lubię. No to teraz trening, słuchajcie, mam całkiem dobry czas, jest przed 8:00, za 2 minuty 8:00, także naprawdę fajnie, jestem zadowolona z siebie, może się przed 9:00 zdążę umyć, bo zawsze tak na 11:00 się wyrabiam jakoś, a dzisiaj przez to, że mnie Hania obudziła sprawnie nawet idzie. Trening 40 minut, ostatnio starałam się tak 45-50 jednak ćwiczyć. Ten zegarek mnie motywuje, bo jak widzę, że ten czas leci i te kalorie lecą, to mi się chce. Mam też catering, pokażę wam, jak pięknie te dania wyglądają i naprawdę są dobre. I mam 1800 kalorii i nie chodzę głodna. No, czasami wieczorem coś bym jeszcze tam zjadła, natomiast w dzień nie mam absolutnie z tym problemu, bo faktycznie są tak skomponowane, że jestem się w stanie najeść. Na przykład do obiadu są gigantyczne zawsze surówki, więc nawet czasami z obiadem mam problem, żeby sobie zjeść, ale zjadam, później jestem szczęśliwa. No i w końcu, słuchajcie, ruszyła mi się ta waga, nie chcę tutaj zaberzać, nie chcę nic za dużo mówić, ale tak długo mi stała w miejscu, albo szła do góry, ostatnio, albo stała, albo do góry. Nic w dół nie chciałam prawie drgnąć, a teraz całkiem nieźle drgnęło, trochę się sama pilnowałam, teraz catering, jeszcze przez miesiąc catering z wygodnej diety, ale wszystko wam zaraz pokażę, bo to też może być inspiracja dla oglądających. Nawet jeżeli nie chcecie zamówić cateringu, to możecie się zainspirować, jakie są dania, ale ja wam polecam, ale to wam powiem nad pudełkami, bo tutaj co na sucho będę mówić. W każdym razie, no coś się w końcu ruszyło, coś się ruszyło i mam nadzieję, że tak się jeszcze trochę ruszać będzie, ale żeby się ruszało, to ja też się muszę ruszać, nie? Więc do dzieła. Co robisz? Ubieram się. Czym? Lipkami. Lipkami, a ubieramy się? Tak. Tak, bo w piżamce jeszcze jesteś, nie? Tak. To zaraz wybierzemy, co tu ubrać. Mama już skończyła ćwiczyć, chciałaby pokazać, co wyćwiczyła. 45 minut. Aktywność 366 kalorii. Także całkiem nieźle, muszę sobie tu odkliknąć. To jest, jeszcze nie ma 9:00, a już mam prawie 400 kalorii, 41 kółko zamknięte, o 9:00, także całkiem nieźle. Ja idę pod prysznic, ale najpierw pokażę wam, co mam dzisiaj do jedzenia. Śniadanko już mam wyciągnięte, żeby się zagrzało, w sensie było w takiej temperaturze pokojowej. Resztę też wyciągnęłam, żeby wam pokazać. Mam catering z wygodna dieta. Naprawdę jest wygodnie, bo przede wszystkim nie muszę gotować, a ja naprawdę szczerze nie przepadam za gotowaniem. W sensie, wiecie, mam swoje napady, mam swoje chwile, natomiast no nie jestem jakąś super fanką. Jest bardzo szeroki wybór diet. Jeżeli macie jakieś obostrzenia w diecie albo zalecenia, to możecie tam je sobie spersonalizować do woli, bo jest i keto, i bez mięsa, i bez ryb, i bez laktozy, i bez glutenu. Naprawdę jest mnóstwo. Ja mam zwykłą, standardową, ona się tam nazywa niskokaloryczna i ja, tak jak wspomniałam, mam 1800 kalorii, ale tam dochodzą diety do 2,5. Taką mamy drugą w domu 2,5 do podziału na dwie osoby, tak to wychodzi. No nie do końca, ale jakoś sobie radzimy bez większego gotowania i bez większego przygotowywania posiłków. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Że jest naprawdę w wielu miejscach w Polsce. Ja się zdziwiłam, że jak weszłam w Dolnośląskiej, to nie tylko Wrocław, ale naprawdę sporo jest tam miejsc. No i przede wszystkim jest naprawdę smacznie. Ja od piątku jestem, dzisiaj jest wtorek, nie było posiłku, który by mi autentycznie nie smakował, zjadam, wszystkie opróżniam, no faktem też tych kalorii nie jest dużo, więc ja wszystko zjadam, ale zjadam ze smakiem, no i tak jak mówię, są skomponowane te posiłki tak, że naprawdę nie jestem głodna. Już wam pokażę. No zobaczcie, jakie ładne śniadanie, mam dwa naleśniki z twarożkiem, jest frużelina borówkowa i jest serek homogenizowany i to jest naprawdę ciężkie. Ja lubię, jak jest duże śniadanie i duży obiad, także mi pasuje. Później mam drugie śniadanie, troszeczkę mniejsze. Właśnie zauważyłam, że tak są skomponowane posiłki. Duży i mniejszy, ale to jest wszystko właśnie dla mnie spoko. Na drugie śniadanie jest sałatka brokułowa z suszonymi pomidorami, serkiem greckim, pestkami słonecznika i jogurtowym dressingiem. Na kolację mam coś, czego nigdy nie jadłam. Gratin z batatów. To już się dowiedziałam, że to jest taka zapiekanka ziemniaczana, jestem bardzo ciekawa, z błękitnym serem pleśniowym. No zobaczymy, bo ja nie jestem super fanką sera pleśniowego. No a obiadek jest bardzo pyszny, bo jest, tak jak mówiłam, bardzo duża surówka, tu jest aż 600 kalorii w tym obiedzie, są jakieś fajne ziarenka, jakiś ryż, tu jest surówka z białej i czerwonej kapusty, kolorowy ryż i indyk w kremowym sosie z ajwarem. Ja uwielbiam ajwar, więc ja jestem szczęśliwa. No i jeszcze na podwieczorek jest zupka, krem z bobu z mleczkiem kokosowym. Także tak to się prezentuje. Pysznie. No dobra, to ja się teraz zabieram za makijaż, chciałabym, żeby było prosto, szybko, acz efektownie, a tak na poważnie to mam nadzieję, że uda nam się zaraz coś przetestować, bardzo lubię te testy tutaj we vlogach, wiem, że wy też je lubicie, także zaraz wyszukam coś, co warto sprawdzić wspólnie, coś, czego jeszcze nie próbowałam, coś, czego jeszcze wam nie pokazywałam, ale najpierw oczywiście pielęgnacja i chciałam wam powiedzieć o promocji, która się teraz właśnie dzieje w SUPER-PHARM i trwa do 11 listopada, także jeszcze chwilę została, ale już niedługo, także jeżeli kogoś zainteresuje, to myślę, że trzeba się spieszyć, a naprawdę warto, bo to są produkty, które w naszej rodzinnej kosmetyczce są już od jakiegoś czasu i mamy je dobrze przetestowane, a podkreślam rodzinnej, bo to właśnie nie tylko moja kosmetyczka, a u nas wszyscy w domu, czyli ja, mój partner i Hania tych kosmetyków używamy, chociaż chyba każdy ma swojego ulubieńca. No co prawda Hania nie jest w stanie opowiedzieć o swoim ulubieńcu, natomiast ja wybieram w jej imieniu. O, tak. Dobra, ale o czym mowa? Mowa o kosmetykach marki Avene z serii XeraCalm A.D. Avene to jest dla mnie taka marka bardzo sentymentalna, ponieważ na samych początkach YouTube'a, czyli już chyba to będzie 12 lat temu, to był taki obiekt pożądania każdej YouTuberki, albo inaczej, każda szanująca się YouTuberka musiała mieć w domu wodę termalną właśnie marki Avene i latałyśmy do SUPER-PHARMu i takie kosmetyki kupowałyśmy. Także mam ogromny sentyment. No właśnie, ja sobie teraz użyję wody termalnej, bo nie wiem, czy wiecie, ale woda termalna przepięknie zmiękcza skórę, dzięki czemu kosmetyki, które będziemy aplikować zaraz potem po wodzie termalnej, będą się wchłaniały, przyswajały lepiej. Także to jest mój ulubieniec, ja już go używam. No ale oczywiście woda termalna też koi i łagodzi podrażnienia, no i to jest też zadanie całej serii, ona jest taka łagodna, nawilżająca, odżywcza, no i właśnie kojąca, ona idealnie nadaje się dla takich bardzo wymagających cer, które mają skłonność do atopii, do świądu, są mocno przesłuszone, także jeżeli macie wrażliwe skóry albo kogoś w domu, kto wrażliwą skórę ma, albo chcecie tego używać na dzieciaczka, to sprawdzi się naprawdę super. No i tutaj w skład tej serii wchodzi woda termalna, która jest moim faworytem. XeraCalm to jest akurat balsam nawilżający i uzupełniający lipidy do skóry bardzo suchej, skłonnej do atopii świądu właśnie, gwarancja ukojenia, działanie przeciwświądowe i powiem wam, że to akurat jest faworyt i ulubieniec taty Hani, czyli mojego partnera. On tego używa namiętnie, on ma właśnie taką bardziej wymagającą skórę, więc u niego to się sprawdza super, ale sprawdza się to też super Uchanki, także wszyscy są zadowoleni. Warto też wspomnieć o tym, że to są kosmetyki sterylne, stworzone tak, żeby absolutnie nic nam się do środka nie dostało, wszystko tutaj jest z pompką, także nie musimy o to się obawiać, a myślę, że skóry właśnie takie wrażliwe mocno zwracają na to uwagę. No i mamy też tutaj olejek oczyszczający, uzupełniający lipidy. Możemy go używać zarówno u maluchów, jak i u dorosłych, można albo pod prysznic, albo na przykład kilka kropel maluchom, niemowlaczką wkrapiamy do kąpieli, no i my oczywiście używamy tego przy kąpieli Hani. No i właśnie od 2 do 11 listopada będzie obowiązywała promocja w SUPER-PHARM przy podaniu kodu XeraCalm, tu Wam właśnie napiszę, jak ten kod brzmi, jest 20% zniżki na produkty z tej serii od Avene XeraCalm A.D. Także jeżeli czegoś potrzebujecie, to ja zawsze mówię, lepiej skorzystać z promocji i kupić z kodem niż bez. Dobra, woda termalna jest, skóra zmiękczona, woda się też wchłonęła już, także ja lecę z dalszą częścią pielęgnacji. Mam produkt, którego już używałam, ale którego na pewno na YouTubie nie pokazywałam, natomiast pokazywałam go na Instagramie, nowy podkład od Estée Lauder, Double Wear, tylko w takiej wersji sheer. Sheer Long Makeup, taki rozświetlający, lekki i faktycznie on jest bardzo lekki. Ja wiecie, słuchajcie, przeczytałam Double Wear i mówię, oho, to będzie krycie, a to jest takie wodniste i szybko w gąbkę wsiąka, natomiast na twarzy wygląda przepięknie i bardzo, bardzo mi się podoba. Jedna z Was zapytała, jaki ja mam kolor. Wiecie, że tutaj na tym opakowaniu nie ma koloru, musiał być jakiś kartonik i na tym kartoniku chyba musiał być kolor, ja nie wiem. W każdym razie podkład jest ultra lekki i jakieś tam krycie, jak na to, że jest ultra lekki, ma, natomiast nie jakieś bardzo duże, takie, nie takie double wearowe. No ja jestem nim póki co zachwycona, tylko myślę, że on nie będzie wydajny przez to, że jest właśnie tak wodnisty, ja go troszeczkę więcej nakładam. O, no już chyba starczy. Tak szczerze powiedziawszy, to nawet nie widać, że mam jakiś podkład na twarzy, w sensie to jest tak bardzo lekkie, a jednak ten koloryt jest trochę wyrównany, coś tam odrobinę przebija, natomiast jak mnie znacie, to wiecie, że ja raczej jestem fanką takich lekkich właśnie rzeczy, na pewno na co dzień, a czasem lubię sobie tak mocno, no bardzo ładnie. I ta twarz jest taka promienista, rozświetlona i faktycznie, trzeba powiedzieć, niezmęczona. Testuję też ten korektor, pisałyście, że on jest super, ja go używam dopiero 2 razy. Infallible Morden Concealer. Nie wiem, czy nie jest trochę... Nie, to jest ok, tylko wcześniej stosowałam do jakiegoś innego podkładu i był trochę za jasny. I byłam nieobiektywna, bo ten kontrast mi się nie podobał, natomiast tu powinno być chyba w porządku. Natomiast jak jestem fanką takich podkładów, to nie jestem fanką bronzerów. Kremie! Z tego nigdy nie wychodzi nic dobrego. Natomiast, no zobaczmy, spróbujmy. Mam tu aż 6 kolorów, dajmy im szansę. To są oczywiście nowe bronzery z Glam Shopu. Wszystkie takie ciemne, że aż boję się. Nie wiem, co mam robić. Aha, otworzyć, wtedy lepiej widać kolor. I tak nie wiem. Nie, no dobra, przesadziłam trochę z tym, że z tego nigdy nie wychodzi nic dobrego. Jak się ma dobry pędzelek, fajny, to czasem może wyjść z tego coś dobrego. No i, o, ładne. No i jak produkt jest też fajny, nie? Ale ja się zawsze boję po prostu. Ale słuchajcie, coś tu wychodzi. I to coś nawet ładnego. Piaskowy taki kolor wybrałam. Po szybkim namyśle. Wiecie, czego ja nie lubię właśnie w takich bronzerach, że one często potrafią ściągnąć albo ja, albo one to, co jest pod spodem, czyli podkład. Ale chyba będzie ok, chyba nie będzie dramy. Kurczę, powiem Wam, nawet fajnie, w sensie naprawdę ładnie wygląda i nie robi jakiegoś kuku. Jestem ciekawa, czy Wy lubicie takie bronzery, w ogóle produkty w kremie, czy bardziej jednak te tradycyjne. Myślę, że te tradycyjne, pudrowe są o wiele łatwiejsze w obsłudze, więc jednak mają większą rzeszę fanów, ale trzeba przyznać, że ta twarz wygląda całkiem ładnie właśnie z tym kremowym produktem. Teraz powinnam jeszcze sobie nałożyć trochę kremowego różu w takim razie i wszystko lekko jeszcze kremowego tego, o, jak to się nazywa, rozświetlacza, i wszystko lekko przypudrować w środkowej partii twarzy i mieć taki wet look dzisiaj. Nie wiem, zaraz zobaczymy, co mi wyjdzie. Szukam, czy mi został jakiś rozświetlacz w płynie mokry, czy wszystkie pooddawałam, został mi ten Wonder Glow, bo to jest coś pięknego, natomiast boję się, żeby nie za dużo. Jak się boimy palcem, to można też, słuchajcie, trochę wklepać gąbeczką, tą, którą nakładany był podkład. No i ładnie to wygląda, tylko muszę to trochę przypudrować, żeby mi się jako tak trzymało, natomiast postaram się tego pudru użyć jak najmniej, żeby właśnie był taki mokry ten look. Jak to się prezentuje? No, konturowanie całkiem spoko. Naprawdę fajny ten bronzer. Zdziwiłam, myślałam, że będzie klapa. Nie ma dramy. Trzeba przyznać, że jakoś zbytnio efektowne to nie wyszło, natomiast no taki codzienniak, zwykle jeszcze przetestowany ten bronzer. Trochę te produkty, wiecie, lekko zniknęły pod tym pudrem, chociaż go dużo nie dałam. Musiałam dołożyć rozświetlacz, bo on gdzieś mi całkiem zniknął, chyba miałam za lekką rękę. No natomiast ten bronzer, no jestem zadowolona. Ta twarz wygląda tak naprawdę naturalnie i delikatnie. I mokro. Ja lubię taki efekt, także dla mnie spoko. Dobra, lecę dalej w ten dzień. Nie wiem, muszę zadzwonić, umówić się na opony, na zmianę opon. Muszę podjechać do sklepu po wodę, więc najpierw niech te dwie czynności się zadzieją. Zakupy zrobione. Słuchajcie, za waszą namową ściągnęłam sobie tutaj, podpięłam sobie kartę pod zegarek i próbowałam zapłacić, a mi nie wyszło. Na szczęście miałam tradycyjną, ale jeszcze się nie będę poddawać. No nacisnąłam 2 razy, przykładałam, a to nie, w ogóle nic jakby, nie? Pani mówi, proszę próbować, proszę, tu na sklepy są takie miłe panie. Nie, nam się nie spieszy, ale mi się trochę spieszy, bo słuchajcie, za pół godziny mam właśnie wymianę opon, żeby zima nie zaskoczyła drogowców. Mnie w tym roku nie zaskoczy, wyjątkowo szybko już będę miała z głowy i nie będzie tak, że w miliardowej kolejce będę czekać. Także zmienię te opony, no i zadanie wykonane. Dziękuję, tak lubię. Tutaj słuchajcie, za mną lustro, tu się coś dzieje. Robię teraz open boxa paczki z Zalando i przy okazji nagrywam trochę na Instagram. Pokazywałam na Instagramie torebkę na razie, zrobiłam takiego reelsa, czyli nowość na Instagramie, takie ala TikToki. Ja totalnie nie umiem w TikToka, ale w te rolki się wkręciłam, w sensie umiem nakręcić taką prostą rolkę. Generalnie nie musisz się uczyć zupełnie nowego narzędzia, tak jak TikTok jest nowym narzędziem, nową aplikacją, a tutaj jednak w Instagramie się odnajduję i po prostu tylko muszę się nauczyć nowego narzędzia, a nie wszystkiego od nowa. Więc te rolki nawet jakoś mi tam idą. W każdym razie zamówiłam sobie torebkę See by Chloe, ale nie, jest przepiękna, natomiast jest zdecydowanie za mała. Nie mieści się tu portfel, ledwo mieści się telefon, ewentualnie upchnięta by była jakaś paczka chusteczek i jakaś pomadka, ale jakaś szminka, jakiś aparat... Kurde, nie mam się wysłowić. Jakbym jeszcze chciała dorzucić aparat i portfel, no to już absolutnie odpada, więc chyba jednak nie. Myślałam po prostu, że jest odrobinę większa, że mi się chociaż portfel zmieści, no a się nie zmieści, więc się chyba żegnamy. Chociaż jest przepiękna, jest też ona w wersji większej, więc ewentualnie rozważę tę większą opcję. No, a teraz jeszcze mam kilka czapek do przymierzenia, więc też może nakręcę jakiegoś reelsa właśnie z nimi, może wam tutaj pokażę, jak mi to idzie. A, no i pokażę na Insta, może coś wybierzemy, także zabieram się za czapeczki. O, a torebkę na razie chowam w karton i niech jeszcze kilka dni poczeka na decyzję, ale wydaje mi się, że pomimo tego, że piękna, to za mała. Ok, wygląda to mniej więcej tak, że mam na statywie ustawiony aparat, nie, to jest telefon, i tu mam czapki i tu będę sobie klikać i reelsa nagrywać i mierzyć wszystkie i zobaczymy, co mi wyjdzie. słuchajcie, ostatnio pokazywałam wam pokój wstydu, że mam jeszcze do ogarnięcia. Natomiast to już całkiem nieźle wygląda. Proszę, Hania mi pomaga. Bo ja już wybrałam dla siebie dwa bronzery i dwa mi w zupełności wystarczą, więc te dołączamy do świątecznych rozdań. I pokażę wam, jak mniej więcej będą wyglądać adwentowe, świąteczne rozdania. I łałki, jak ty powiedziałaś? Powiedz, Hania. Powiedz jeszcze raz. Łałki! Łałki! I takie będą właśnie świąteczne rozdania. Łałki! Każde inne, każde fajne. Cicho, cicho. Już tak zaczęłam wstępnie ogarniać. I na przykład tu jest taki zestaw kosmetyków. Pokażę, tęczowy. Pokażę wam jeden właśnie zestaw, który jeszcze pewnie będzie uzupełniony o jakieś inne rzeczy. Hej, hej, hej. Ja pokazuję. Weź tą głowę stąd, co? Bardzo ciebie proszę. Dziękuję. Jest paleta z Glam Shopu, jakiś podkład, wszystko oczywiście nowiutkie, nieużywane, maskary, cienie, co to jest? Na przykład korektor, pędzelki w każdym zestawie będą, w każdym zestawie na pewno będą rzęsy, jakieś lakiery, produkty do ust, no pielęgnacja, kosmetyki i tak dalej. No i w każdym na pewno będzie losowo wybrany bronzer, to już na pewno wiemy. A poza tym, zapomniałam zegarka na górze, jest 15:30, a mi się wydaje, że jest 17:00. I strasznie mnie to stresuje, że jest tak późno, a wcale nie jest aż tak późno, bo wstałam bardzo wcześnie i kurde, prawie już teraz ciemno się robi. Przez to przestawienie czasu jeszcze się nie odnalazłam i mi się wydaje, że już trzeba iść spać, a to jeszcze jest trochę dnia. Dajcie znać, jak wy sobie radzicie z tą zmianą czasu. Hanka nawet nieźle, gorzej ze mną. No nic, to jeszcze, to już zwalniam, to już chyba zwalniam. O, ale mogę wam pokazać, że skończyłam dzisiaj taki peeling z Nuxa, ale nie byłam nim, w zasadzie zachwycona, bo ja nie jestem jakąś super fanką tych nut zapachowych, nuxowych i nie był jakimś super ścieraczem. O, a kuku! Ktoś tu mnie podgląda. Yes. Możesz? Mhm. Zamykamy się. Jak tak zarządzasz. I co będziemy tutaj robiły? Tańczyły w łazience? O. Ekstra imprezka. Słuchajcie, teraz przypadło mi jakieś niewdzięczne zajęcie, ponieważ zwalniam miejsce na telefonie. Telefon już mi nie chciał zapisywać nic. Nawet dodawać Instastory, miał tak zapełnioną pamięć. W ogóle nie wiem, dlaczego mam telefon z tak małą pamięcią, no ale już mam, już trudno. Dopiero pewnie za rok będę wymieniać. Natomiast, no, przesyłam trochę filmów, zwłaszcza małej Hani, na kompa i później je wyślę. Wyślę je na dysk. Idę po nią. Wyślę je na dysk i wszystko. O, zwalnia miejsce. I nie mogę się już skupić. No, słucham, czemu płakałaś? Tak. Bo tak? To jest powód do płaczu? Bo tak to jest średni powód. Bo coś cię bolało? Tak. Serce? Serce. Miałaś złamane? No, tak. A kto ci złamał serce? Tata. No to chodź, przytul. Już lepiej? Tak. Lepiej? Tak? No dobrze. No ja jestem, słuchajcie, bardzo ciekawa, jak ta zapiekanka ziemniaczana z batatów będzie smakować. 18:00, to można jeść kolację już. No słuchajcie, ale to jest dobre. Dopiero jak spróbowałam, to mi się przypomniało, że tam ma być ser niebieski. Niebieski? Którego ja nie lubię, generalnie nie przepadam za serami pleśniowymi. To już rano mówiłam, błękitny. To są najgorsze, ale to jest naprawdę dobre. I ten słodki ziemniak połączony z tym serem naprawdę jest smaczne. Jak byłam dzieckiem, to moi rodzice zawsze mówili tak: ty idź już spać, bo na stary to jest 21:00. Ja mówiłam, na jaki stary? Przecież jest nowy, dlaczego oni żyją w tym starym? I powiem wam, że ja już wszystko rozumiem. Ja już rozumiem tych starych ludzi, którzy żyli starym czasem, bo sama dobrnęłam do tego wieku. Jestem po prostu zmęczona, bo to już na stary jest 21:00. Nie, ale tak poważnie, ja już się czuję tak, jakbym miała do spania. Jeszcze mówię, dzisiaj rano pobudka. na stare inna godzina, to już mi się tak głowa, przepraszam. Dlatego ja, słuchajcie, 20 godzina. Czasami mam dużo więcej energii, od tej 20 do powiedzmy 22 jestem w stanie tak dużo zrobić. Natomiast to nie dziś, to nie dziś. Co chciałam powiedzieć? Aha, nie wiem co. Że prawidłnie zmywam makijaż i idę się położyć, natomiast coś sobie pooglądam. Co oglądam? Wczoraj skończyłam, słuchajcie, Squid Game. I szczerze, dla mnie takie 7 na 10. W sensie było dobre, no było dobre, no, może 8 na 10. Fajne tematy poruszało, było ciekawe i zaskakujące momentami, inne. Nie wiem, czy powinnam o tak mocno przemocowym serialu powiedzieć świeży, no ale był inny. Natomiast wydaje mi się, że w życiu widziałam lepsze seriale i że było kilka seriali w moim życiu, które bardziej trzymały mnie w napięciu i się o wiele bardziej stresowałam niż przy tym. Generalnie widziałam kilka seriali 10 na 10, a tu nie ma moim zdaniem 10 na 10. Nie był to zmarnowany czas, było to ciekawe, zwłaszcza tak jak mówię pod względem tematów, zagadnień, problemów, które poruszał. Natomiast no ja nie jestem fanką aż tak przemocowych rzeczy. Nie, że tam odwracałam wzrok, chociaż momentami, gdzieś tam momentami coś mnie aż mocno zabolało faktycznie. W każdym razie czas zmarnowany nie był, ale nie podzielam aż tak entuzjastycznych zachwytów. Nie podzielam tego 10 na 10 w moim przekonaniu. No i teraz oglądam sobie, jestem tam na jakimś 4. odcinku, zapewne albo 5. You. Wiem, że to jest przez wiele osób lubiany serial, ostatnio wyszła 4. seria, więc ja stwierdziłam, że okej, dobra, sprawdzę i na razie się ogląda. A koniecznie zostawcie mi moje rekomendacje, bo teraz wieczory są bardzo długie, więc ja mam jeszcze wieczór na kilka odcinków, więc chętnie usłyszę i na pewno nie tylko ja, co tam ostatnio dobrego widzieliście. Dziękuję Wam serdecznie dzisiaj za uwagę, mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Pozdrawiam i do zobaczenia.